Witam Państwa bardzo serdecznie, tutaj zebranych na sali i wszystkich, którzy będą słuchać, oglądać ten materiał przed ekranami. Temat mojego dzisiejszego wykładu: chrześcijanie wobec kryzysu w Kościele katolickim. W dwóch zdaniach wyjaśnienie pojęć. Kiedy mówię chrześcijanie, można to rozumieć w dwojaki sposób, ogólnie ujmując rzecz, w sensie ścisłym, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, czyli te osoby, które narodziły się na nowo i oddały swoje życie Jezusowi, a w sensie ścisłym, bardziej takim socjologicznym, wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyznają się do Jezusa Chrystusa, którzy w jakikolwiek sposób identyfikują się z Jezusem Chrystusem. Chrześcijanie od Chrystusa, należący do Chrystusa. Kiedy mówię tutaj o kryzysie chrześcijaństwa i jakichś wskazaniach, środkach zaradczych, co możemy zrobić w tej sytuacji, kieruję raczej to wezwanie i ten apel do tej drugiej kategorii, szerszej kategorii, do wszystkich, dla których Jezus cokolwiek w życiu znaczy. Kryzys w Kościele katolickim. Mam na myśli tutaj kryzys, który wystąpił w Polsce, w polskim kościele orientacyjnie u początku lat 90. tuż po przemianach ustrojowych. Potwierdzają to różnego rodzaju opracowania, badania socjologiczne, szereg publikacji, które ukazało się na ten temat, szereg wypowiedzi z samego łona, samego Kościoła, takich w ostatnim czasie dosyć bardzo aktywne osoby, jak taki publicysta pan Terlikowski, całe środowisko związane z PH24, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, wskazują na występujące symptomy tego kryzysu. Niektórzy wskazują również na źródła. Tutaj przygotowano dla mnie, żeby odwołać się, wskazać, można znaleźć, można to sprawdzić, to co mówię, można sprawdzić na różnych portalach szereg artykułów na ten temat i również badań socjologicznych. Na jedno takie szczególne badanie chciałbym się powołać. Jest to badanie przeprowadzone w ostatnim czasie. Amerykańska firma badawcza PEW Research Center. Badania, których przedmiotem była religijność ludzi przed i po 40 roku życia. Badania były przeprowadzone w 108 państwach na świecie. Badanym zadano 4 podstawowe pytania. Czy czujesz się związana z religią? Czy chodzisz co niedzielę do świątyni? Czy religia jest dla ciebie bardzo ważna? Czy codziennie się modlisz? No i ku zaskoczeniu wielu w Polsce wyniki są niektóre dosyć zaskakujące, szokujące. Polska okazuje się pierwsze miejsce pod kątem spadku religijności z generacji na generację, czyli z pokolenia na pokolenie. W kategoriach w pytaniu drugim i trzecim. Pytanie drugie brzmiało: czy chodzisz co niedzielę do świątyni? W Polsce w nabożeństwach uczestniczy, okazuje się, nie tak jak podają katolickie statystyki, około 70% czy 60%. Tutaj mamy wynik 55% ludzi. Oczywiście jest to średnia krajowa.
po 40 roku życia. Natomiast widzimy tutaj to tąpnięcie, które następuje, ale już wśród populacji poniżej 40 roku życia mamy, okazuje się, że co niedzielę do kościoła chodzi tylko 26%, spadek o 29 punktów procentowych. W pytaniu trzecim, czy religia jest dla ciebie bardzo ważna? Twierdzącej odpowiedzi udziela 40% po 40 roku życia i tylko 16% przed 40 rokiem życia. Spadek o 23 punkty procentowe. Czyli zatrzymajmy się na chwilę. Widzimy priorytety w tym trzecim pytaniu. Czy religia jest dla ciebie bardzo ważna? Dla młodych ludzi tylko 16% wypowiada się, że religia jest dla nich bardzo ważna. Widzimy, że następuje w polskim społeczeństwie szereg innych badań i obserwacji to potwierdza. Szybko dokonujące się zmiany. I w tej materii zajmujemy no raczej niechlubne, pierwsze, w każdym bądź razie czołowe miejsce na świecie. Zbliżamy się do statystyk, które są w Japonii, która jest uważana za najbardziej zeświadczone społeczeństwo na świecie, najbardziej sekularyzowane. Największy procent ateistów i tak dalej. Jakie są przyczyny stanu rzeczy? Warto postawić sobie pytanie, dlaczego? Skąd to się wzięło? I dlaczego tak gwałtownie to następuje? Jeszcze dzisiaj przysłano mi najnowsze badania, które przeprowadziła tym razem polska firma badania opinii publicznej IBRIS na zlecenie Interii. I z niej wynika, że tylko 20%, można to sobie sprawdzić na wirtualnej Polsce, to dzisiaj widziałem, jest to do sprawdzenia, 20% społeczeństwa określa siebie jako ci, którzy ufają Kościołowi katolickiemu. O, tam chodziło o zaufanie. Gdyby szukać przyczyn, oczywiście one nie leżą tylko w ostatnim roku. W ostatnim roku niewątpliwie nastąpiło potężne tąpnięcie w tej materii, zwłaszcza po filmie Patryka Wegi Claire, no i po drugim filmie Sekielskiego Tylko nie mów nikomu. Myślę, że ten proces znacznie przyspieszył z chwilą objęcia rządu w Watykanie papieża Franciszka, ponieważ zasady i polityka Watykanu, teologia zaczęły się bardzo mocno zmieniać, ale o tym później. Gdyby tak naprawdę szukać przyczyn, to one leżą u samych podstaw. Bo Kościół katolicki, wbrew temu, co twierdzi, trzeba powiedzieć uczciwie, że nie wywodzi się z czasów apostolskich. Kościół katolicki swoimi korzeniami sięga do IV wieku, a dokładnie do czasów panowania Konstantyna. Wiemy, że Konstantyn Wielki, cesarz rzymski, w 313 roku ogłosił tak zwany edykt mediolański, gdzie chrześcijanie dotychczas prześladowani zostali objęci ochroną. Natomiast w 325 roku nastąpiło najważniejsze wydarzenie. Było to 20-lecie rządów cesarza Konstantyna. Cesarstwo rzymskie wówczas zaczęły z nim działać
silne siły odśrodkowe. Po prostu cesarstwu groziło rozbicie, rozerwanie go. Cesarz, widząc to zagrożenie, szukał sił, które pomogłyby zatrzymać ten proces i pomogłyby na nowo w scaleniu cesarstwa rzymskiego. I jedną z tych sił, które dojrzał wówczas Konstantyn Wielki, było stosunkowo szybko rozwijające się chrześcijaństwo. Oczywiście cesarz Konstantyn Wielki, wbrew temu, co wielu twierdzi, raczej się nie nawrócił, nie był chrześcijaninem. Po prostu chrześcijaństwo wywarło na nim pewne wrażenie. Zobaczył w nim siłę, z którą warto się liczyć i którą zresztą wykorzystał doskonale do swoich celów politycznych. Otóż w tym 320 roku do Nicei, kiedy przypadał 20-lecie jego rządów, zwołał zgromadzenie biskupów z całego terytorium Cesarstwa Rzymskiego. W swoim pałacu letnim urządził przyjęcie dla wszystkich przedstawicieli tych lokalnych wspólnot chrześcijańskich, czyli nazwijmy to dla ówczesnych biskupów, dla znacznej części, powiedzmy, bo niektórzy nie przyjechali, czuli pismo nosem, że to jest sprawa polityczna. Więc niektórzy, jak mogli, tak się wymawiali, a to chorobą, a to daleką drogą. No ale suma summarum, około 250 przedstawicieli biskupów przyjechało do Nicei. Cesarz wyprawił dla nich wspaniałe przyjęcie. To trwało cały tydzień, to przyjęcie, przynajmniej 6 dni. I sam uczestniczył w tych obradach. Obradom przewodniczył nie papież, bo go jeszcze nie było. Nie było następcy Piotra. Biskupem w Rzymie był niejaki Sylwester, o ile pamiętam. Natomiast obradom przewodniczył Hozjusz z Kordoby. On to wszystko koordynował. Wcześniej objeżdżał poszczególne regiony, spotykał się z lokalnymi biskupami, próbował przekonywać do wspólnych tez teologicznych, które zamierzano poruszyć na tym soborze. Konstantyn osobiście przyglądał się temu i promował to stanowisko takie liberalne, które jak najbardziej mogło służyć ideom i interesom Cesarstwa Rzymskiego. Co istotnego wtedy podjęto i co uchwalono? Na wniosek Konstantyna uchwalono nowe święto, święto państwowe, które jednocześnie miało być najważniejszym świętem chrześcijańskim. Wielkanoc. Odróżnieni, odcinając się od Żydów, od Paschy żydowskiej, bo jednocześnie tak naprawdę to nastąpiło. Żydzi nie pasowali do tego dealu, który tam nastąpił. Po pierwsze wiemy, że Żydzi wiecznie wierzgali, prawda? Wzbudzali powstania, byli bardzo niestabilnym elementem etnicznym, bardzo niespokojny naród, prawda? W 70 roku rozprawiono się z nimi gremialnie, burząc Jerozolimę doszczętu, włącznie ze świątynią, a mimo to Żydzi byli niebezpieczni, byli prześladowani przez wcześniejszych cesarzy rzymskich. Wiemy, że za czasów Klaudiusza zostali wypędzeni z Rzymu i tak dalej. Z Żydami, wiemy, na początku byli utożsamiani chrześcijanie, którzy po prostu pochodzili z tego środowiska, bo pierwsi chrześcijanie to w 100% Żydzi. Pierwsza wspólnota chrześcijańska to wspólnota żydowska w Jerozolimie, która ze 120 osób z czasów Jezusa bardzo szybko urosła do kilkudziesięciu tysięcy w Jerozolimie i stanowili znaczną siłę. Ale zaczęli od razu być prześladowani i przez stronnictwa te radykalne żydowskie, religijne i przez władze Cesarstwa Rzymskiego. W wyniku tych prześladowań rozproszyli się, coraz bardziej nastąpiło ich rozmieszczenie.
mówię w tej chwili o chrześcijanach. Oczywiście, że powstały wspólnoty judeo-chrześcijańskie i wspólnoty mieszane, czy też wspólnoty zdecydowanie zdominowane przez chrześcijan już nawróconych z pogaństwa. I one najbardziej się rozwinęły. Te społeczności chrześcijan pochodzących z pogaństwa. No ponieważ Żydzi po pierwsze byli zdziesiątkowani, rozproszeni, a poza tym ich religijna władza bardzo mocno tępiła odstępstwo i chrześcijan traktowała jako sektę, jako niebezpieczną sektę. Część chrześcijan miała dosyć Żydów i prześladowań, które na nich spadały z powodu Żydów. Powstały napięcia pewne. Więc część była za tym, żeby odciąć się od Żydów, żeby mieć w końcu spokój. Te wszystkie nastroje spotkały się na początku IV wieku. Część, można powiedzieć, znacząca część przywódców chrześcijańskich wówczas poszła w miarę politycznej poprawności na współpracę z Cesarstwem Rzymskim. Przystała na propozycję Konstantyna. Można powiedzieć, że na tym soborze nicejskim, na tym zebraniu, bo to dopiero później w Efezie, o 100 lat później uznano go jako pierwszy sobór, ale na tym zgromadzeniu wtedy tam w Pałacu Letnim u Konstantyna zapadły znaczące, ważne decyzje, które rzutowały na przyszłość chrześcijaństwa. A przede wszystkim to daleko idące zbliżenie do władzy politycznej, a właściwie uznanie nadzoru, czy też władzy zwierzchniej. Cesarz był najwyższym kapłanem w Cesarstwie Rzymskim. On był tym najwyższym kapłanem dla religii pogańskich i ogłosił się, rzeczą było oczywistą, automatyczną, że jest również najwyższym zwierzchnikiem dla tej nowej powstałej religii, czyli dla chrześcijaństwa. Cesarz Konstantyn, możemy zaryzykować, w cesarzu było dwa w jednym. On był wyznawcą dotychczasowej religii pogańskiej, czyli Boga Słońca, Mitry. I jednocześnie nie miał oporów, żeby sprawować zwierzchność i być najwyższym kapłanem i najważniejszym biskupem w nowo powstałej religii chrześcijańskiej. Może to być dzisiaj śmieszne, ale wówczas swego rodzaju kuriozalna sytuacja zaistniała. A owi przywódcy chrześcijańscy, którzy zostali zaproszeni na te obrady, otrzymali propozycję nie do odrzucenia. I tak zaczęła się, można powiedzieć, historia Kościoła katolickiego, która tak w sensie biblijnym, sensu stricte, merytorycznie zrodziła się z czego? Ze zdrady Jezusa Chrystusa, ze zdrady nauki apostołów. Zaczęła się z kompromisu i owocującego, skutkującego relatywizmem, względnością. Skutkowało to odrzuceniem Żydów, a co za tym idzie, zdystansowaniu się od Biblii, natomiast otwarciu się na filozofię grecką, na prawo rzymskie, na sposób organizacji rzymski, no bo jednak przecież w Rzymie, prawda, to Rzym ciągle jeszcze rządził światem. No i na całą paletę wpływów religii pogańskiej i to
powoli, później historycznie jest to bardzo bogaty, intensywny wpływ niektórych wątków religijnych starożytnego Egiptu, starożytnej Asyrii, Babilonu, Grecji, aż do samego Rzymu. Jeżeli dzisiaj byśmy od strony religijnej zanalizowali doktrynę Kościoła katolickiego, a co ważniejsze, zwyczaje albo tak zwaną tradycję Kościoła katolickiego, która według nich stanowi jedno z filarów Kościoła katolickiego, tak? Ponieważ Kościół katolicki, dla niego Biblia jest tylko jednym z elementów i to w praktyce nie najważniejszym jako fundament Kościoła. Oprócz Biblii jest tradycja. Co to jest tradycja? To trudno opisać, bo to jest przekaz ustny, który narastał przez wieki całe i wciąż narasta do dnia dzisiejszego i do tego można wciąż dodawać. Powstające objawienia, które pojawiają się tu, to tam, wciąż są dodawane do tej tradycji, prawda? To jest worek bez dna i to jest tak naprawdę źródło zamieszania w Kościele katolickim. Możemy kolokwialnie powiedzieć, to jest groch z kapustą i konia z rzędem temu, który zdoła to określić i powiedzieć, co jest właściwe, a co niewłaściwe. Do tego wszystkiego, jako trzeci filar, który stanowi fundament Kościoła katolickiego, jest tak zwany Urząd Nauczycielski Kościoła, czyli po prostu, mówiąc kolokwialnie, kler. No bo papież jest w Rzymie, biskupi są w swoich siedzibach diecezjalnych, natomiast na parafii rządzi proboszcz, tudzież wikary i to oni są przedstawicielami tego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Każdy ksiądz, który zostaje wyświęcony, otrzymuje na piśmie misję do sprawowania tej władzy. W ramach tej misji jest przedstawicielem właśnie tego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Więc widzimy, źródła tego kryzysu powstały u samego początku. Nieczysty początek, który zrodził się, można powiedzieć, w sensie biblijnym, z nierządu. Możemy zaryzykować takie twierdzenie, prawda? Gdzie idee biblijne, które Bóg objawił i dał, które były spisane w Biblii. Biblia przez 1400 lat spisywana od czasów Mojżesza do Jana Apostoła. Skrupulatnie spisywana i przechowywana przez Żydów i przekazana nam, chrześcijanom nawróconym z pogaństwa, została zmarginalizowana. Wprowadzono cały wachlarz, potężną dawkę pogaństwa. Przede wszystkim sposób myślenia greckiego, obcego Biblii, obcego tradycji, kulturze judaistycznej, zupełnie innego myślenia, opartego głównie na Platonie i Arystotelesie. Ci filozofowie zostaną później żywcem przez wielkich teologów katolickich wprowadzeni do teologii katolickiej, a zwłaszcza przez Augustyna i przez Tomasza z Akwinu. Dalsze dzieje Kościoła katolickiego to jest tylko konsekwencja tego początku, tego zamieszania na początku. Widzimy upadek moralny, powstające inicjatywy militarno-polityczne, wyprawy krzyżowe, no i prześladowanie inaczej wierzących. Dochodzi do szaleństwa, że Ewangelię prawdy, miłości i wolności zaczęto głosić przemocą, nazwijmy to ogniem i mieczem. Inkwizycja. Jedna z wielkich, niechlubnych kart Kościoła katolickiego. Oczywiście powstają reformatorzy.
Pierwsi tacy pojawili się w XII wieku już. Piotr Waldo i Waldensi. W międzyczasie jest ktoś taki jak zakonnik dominikański, bardzo ciekawa postać we Florencji, który stworzył całą opozycję przeciwko potężnej rodzinie Borgiów, która sprawowała władzę w Rzymie, a na której wtedy czele jako papież stał Aleksander VI Borgia. Film taki jest, Rodzina Borgiów. Jest to jeden z najciemniejszych, jest to jedna z najciemniejszych kart historii Kościoła. Totalny upadek moralny pod każdym względem, można powiedzieć. Długo by mówić na ten temat. Ale ten upadek moralny tylko nigdy się nie skończył tak naprawdę. On trwa praktycznie do dnia dzisiejszego. Jeżeli ktoś dzisiaj twierdzi, że było jak było, ale dzisiaj wierzymy w Kościół, jeden święty, katolicki, apostolski, to w oparciu o historię i analizę bieżących wydarzeń i stanu Kościoła katolickiego, po prostu jest to nieprawdą. To jest kłamstwo. Nigdy nic takiego nie miało miejsca. I można to historycznie udowodnić, można to sprawdzić. Wystarczy uważnie przestudiować, ale obiektywną historię Kościoła katolickiego. Co dzieje się, kiedy pojawiają się ci reformatorzy? Tak jak wspomniałem, po Waldensach, po Savonaroli, którego spalono na stosie, pojawia się Jan Hus i Husyci pochodzący z Czech. Jan Hus wezwany do Konstancji bodajże, na obrady i przesłuchania, zostaje aresztowany, zostaje spalony na stosie 1415. I zapowiada proroczo, że po mnie przyjdzie, że sam siebie porównuje do kaczki, którą mogą upiec tutaj jak narożnie, ale po mnie przyjdzie łabędź, który wprowadzi zmianę. Tak to zmaterializowało się w osobach Marcina Lutra, Kalwina, Zwingliego i Menno Smitha, czyli przywódców reformacji z XVI wieku. Co jest charakterystyczne? Że wszystkie te próby zreformowania, naprawy, wzywające do opamiętania władze Kościoła katolickiego, były lekceważone, były zwalczane wprost. Niektórzy zginęli, niektórzy dzięki przezorności i opiece później politycznych władców ich opcji przeżyli. I tak w zasadzie doszło do Soboru Trydenckiego, który jest drugim, myślę, takim kamieniem milowym w historii Kościoła, a tym samym dziejów Europy. 1645. Ten sobór trwał bardzo długo. To, co najważniejsze podjęto na Soborze Watykańskim II, było to po wystąpieniach reformatorów. Była opcja na tym Soborze Trydenckim, żeby wprowadzić Lutra, żeby wnieść jego w pisma, w oparciu o pisma Lutra dokonać reformy, dokonać przemiany całego Kościoła Zachodniego. Niestety papież z większością uczestników tego soboru nie poszli na tą propozycję. Poszli w zaparte, można powiedzieć. Żeby przypieczętować swoją winę, uchwalili tam, oprócz wielu innych dogmatów, ustaw, dogmat, to jest kanon 12 zwłaszcza, ale również i inne, stwierdzające, że ten, kto by twierdził,
że jest możliwe zbawienie wyłącznie z łaski przez wiarę, niech będzie wyklęty. Usankcjonowano i przekreślono podstawową prawdę biblijną, która jest powtarzana w Nowym Testamencie, a zwłaszcza w pismach apostołów, jak refren wierszu, że dostępujemy zbawienia i to różnymi słowy, w różny sposób, ale ona jest powtarzana, że dostępujemy zbawienia wyłącznie w oparciu o zbawczą moc ofiary Jezusa na krzyżu i tylko przez naszą wiarę z Bożej łaski, nic więcej. I Paweł dodaje w Efezjan, nie z uczynków. Dlaczego? Żeby się nikt nie chlubił, że ja sam mogę zapewnić sobie zbawienie. To jest ta istotna różnica, która oddziela chrześcijan biblijnych od ludzi religijnych, można powiedzieć od większości w Kościele katolickim. To pokrótce historia i źródła tego kryzysu, a więc marginalizowanie reformatorów. I to znalazło przełożenie w czasach nam współczesnych, nowożytnych w Polsce, kiedy po wojnie pojawił się ze swoimi propozycjami reformy Kościoła ksiądz Franciszek Blachnicki, można powiedzieć największy reformator Europie, niewątpliwie w Polsce, prawda? Największa postać, największy teolog i największy duszpasterz w powojennej historii Polski. Gdyby zanalizować jego program, jego propozycje, to Blachnicki bez żadnego cienia wątpliwości wysuwa się na pierwsze miejsce. Jego propozycja i jego program duszpasterski. Cały program Ruchu Światło-Życie, jego plan ewangelizacji Polski. Kiedy go pierwszy raz zetknąłem się z tym planem, powiedziałem, ten człowiek naprawdę był szalony. Niesamowity wizjoner i człowiek zdeterminowany, nie do zatrzymania. On nawrócił się w więzieniu, przeszedł całą wojnę, przeżył w obozach koncentracyjnych, został skazany na karę śmierci. A jednak przeżył. Nawrócił się. Wcześniej określał się jako młodociany ateista. Był nie do zatrzymania. Był niebezpieczny i bardzo niewygodny dla hierarchii katolickiej, ponieważ jego program duszpasterski nijak przystawał do tego oficjalnego, tradycyjnego polskiego duszpasterstwa opartego na masowych nabożeństwach, które nie zmieniały ludzi, prawda? Były wielkie nabożeństwa, wielkie eventy, podniosłe, ale nie dokonujące zmiany w wnętrzu człowieka. Blachnicki zaproponował metodę przeżyciową. Trzeba doświadczyć Boga i przeżyć Go. Trzeba się nawrócić, przemienić swoje myślenie. Trzeba na nowo się narodzić, prawda? To nijak przystawało do tradycyjnej teologii katolickiej, gdzie przecież jest się włączanym do społeczności Kościoła jako niemowlę, przez polanie wodą staje się członkiem Kościoła, a poprzez Kościół dostępujesz zbawienia. Prawda? Więc teologicznie to było niemożliwe, a w każdym bądź razie bardzo trudne do pogodzenia. Do dzisiejszego dnia jest trudne. Jakoś teologowie, niektórzy próbują to łączyć. Ale jest to bardzo dziwne połączenie. W każdym bądź razie chcę wskazać, że Blachnicki i cały ruch od samego początku miał bardzo duże trudności, że większość na początku biskupów była gotowa to skasować, że służba bezpieczeństwa traktowała to jako wroga publicznego numer jeden, no bo przecież władza komunistyczna chciała mieć monopol na wychowanie społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, młodego pokolenia. A tutaj ni stąd, ni zowąd jakiś ksiądz zaczyna organizować obozy, gdzie
zaczyna przyjeżdżać setki w skali Polski, kilkadziesiąt, a później kilkaset tysięcy ludzi w Polsce, ogólnopowszechny ruch, który obejmuje całą Polskę. Oblicza się, że nawet 2 miliony ludzi młodych doświadczyło, przeszło przez tak zwane rekolekcje oazowe. Powtarzam, znowu zwalczany, marginalizowany, nierozumiany, nie znajdujący wsparcia w swoich przełożonych w hierarchii katolickiej. No i zwalczany zaciekle, wiadomo, przez system komunistyczny, przez służbę bezpieczeństwa. W 1981 roku wyjeżdża z Polski, otrzymuje paszport i więcej do Polski nie wraca. Zanim służba bezpieczeństwa wysyła 2 agentów, którzy zostali przeszkoleni jako oazowicze, oferują mu swoją współpracę. On niestety to kupuje. Ci agenci otrzymuje w Niemczech, w Karlsbergu, ośrodek po bazie amerykańskiej. Tam rozwija swoją działalność już nie tylko na Polskę, ale na całą Europę Wschodnią. To naprawdę był szalony człowiek, nie do powstrzymania, bez można powiedzieć, żadnych zahamowań i żadnych ograniczeń. Założył służbę wyzwolenia narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Mierzenie się z motyką na słońce, prawda? Wydawnictwo. Niestety czołowe stanowiska w tej swojej działalności powierza tym 2 agentom. Było to małżeństwo pochodzące z Łodzi. Ich nazwiska są publicznie znane w Polsce. W 1987 roku zostają zdemaskowani. Ktoś ze służby bezpieczeństwa przekazuje informację, że Jolanta i Andrzej, TW Panna i on, że są współpracownikami służby bezpieczeństwa. Odbywa z nimi burzliwą rozmowę. I zaraz po tej rozmowie umiera nagle, nagła śmierć. Jak dodają świadkowie naoczni, umiera w konwulsjach z pianą na ustach. Lekarz oczywiście stwierdza jakiś tam zator płucny bodajże, czy coś takiego. Tak kończy się historia wielkiego człowieka w Polsce, księdza Franciszka Blachnickiego. Jest to stały trend w Kościele katolickim, który nie skończył się. Walki z wszystkim, co ma chociażby symptom życia duchowego. Przypadek? Nie sądzę. Prawda? Tak naprawdę nic w życiu nie dzieje się bez przypadku. Wszystko jest jakimś ciągiem przyczynowo-skutkowym. Po prostu Kościół katolicki jest martwą instytucją. Jest organizacją stworzoną na potrzeby Imperium Rzymskiego, pogańskiego imperium. Jest religią Imperium Rzymskiego. Natomiast pośród ludzi Bóg dotyka poszczególne osoby. Powstają tam wspólnoty, powstają całe ruchy, które prą i prowadzą do duchowej odnowy, do ożywienia duchowego człowieka. Bo człowiek na nowo może się narodzić. Tak jak tłumaczy to Jezus w rozmowie z Nikodemem, poprzez świadomą, dobrowolną decyzję oddania swojego życia Jezusowi. Czyli tak zwane narodzenie się na nowo. Co wobec tego chcę powiedzieć i co mam do zaproponowania wspólnie z gronem znajomych, przyjaciół. W sytuacji kryzysowej, z którą mamy niewątpliwie do czynienia w Polsce. Nazwaliśmy ten projekt roboczo Kościelna Alternatywa. Jeżeli nie Kościół katolicki, bo jest coraz więcej osób, która nie wytrzymuje tego. Nie wytrzymują tego, co się dzieje wewnątrz. To nie moja wina. Ja nie wywołałem tego kryzysu swoim odejściem 25 lat temu, ani nikt tutaj, przypuszczam, na sali. Prawda?
temu kryzysowi wyraźnie są winni ci, którzy przewodzą tej organizacji, prawda? Bo to oni przez setki lat konsekwentnie idą w zaparte i opierają się wszelkim próbom zreformowania tego Kościoła, prawda? To hierarchowie katolicy, to na was ciąży odpowiedzialność za kryzys, który widzimy, rozgrywa się dzisiaj na naszych oczach. Czy ktoś jest w stanie temu zaprzeczyć? Jeszcze jeden tylko przykład. Zaraz będę kończył. Nasza propozycja jest bardzo krótka. Niedawno nasza znajoma urodziła dziecko w szpitalu. Poród przebiegał bardzo łagodnie. Towarzyszyła im położna, młoda dziewczyna, 25 lat, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo być może będzie oglądała ten materiał. Zaczęli z nią rozmawiać o Bogu i o Biblii. I otóż, co jest istotne, nam mówi, chodziłam dotychczas do kościoła katolickiego, ale po obejrzeniu filmu Claire nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie więcej chodzić do kościoła. Ilu jest takich ludzi? Czy to jest moja wina? 25 lat temu zamknąłem te drzwi, prawda? Ja dzisiaj tylko o tym mówię. Setki, tysiące ludzi podobnych do tej dziewczyny o zdrowych odruchach. Bo jest problem, prawda? Nikt nie zaprzeczy, że jest problem, prawda? Każdy trzeźwo myślący, najprostszy człowiek ci powie. Powinni przynajmniej znieść celibat, prawda? Bo natury ludzkiej i próby oszukiwania Boga nie da się tego zrobić, prawda? Długo można by na ten temat mówić, ale chcę powiedzieć gratulacje tego typu osobom, tej dziewczynie, która nie jest w stanie, która zachowała na tyle trzeźwą i zdrową ocenę sytuacji. To jest propozycja dla tego typu osób, dla ciebie i dla do ciebie podobnych osób. Kościelna alternatywa. Dzielimy się tym, co sami mamy, czego sami doświadczyliśmy. W oparciu o tekst z Dziejów Apostolskich, gdzie znajdujemy opis życia pierwszych chrześcijan. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty stąpił na zgromadzonych w Wieczerniku około 120 osób. Nadzwyczajne znaki, szum gromadzi ludzi z całej Jerozolimy, którzy są wtedy, zgromadzili się z okazji święta Szawłot. Występuje Piotr i przemawia w imieniu apostołów. I po tym swoim przemówieniu ludzie są tak przejęci, że w wyniku jego przemówienia 3000 ludzi się nawraca i zostają ochrzczeni. Po jednym przemówieniu, w jednym dniu, w jednym momencie 3000 ludzi zmienia swoje życie. I co robią dalej? Ostatnie zdanie Piotra w swoim przemówieniu. Potem mówił im Piotr jeszcze wiele innych rzeczy i tak ich upominał. Starajcie się wyrwać spośród tych przewrotnych ludzi, dodajmy religijnych ludzi, przewrotnych ludzi. W ten sposób ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się do nich tego dnia około 3000 ludzi. Wszyscy trzymali się wiernie nauki apostołów, trwali w łączności braterskiej, uczestniczyli w łamaniu chleba i oddawali się modlitwie.
Kiedy pierwszy raz przeczytałem ten fragment w 1982 roku na rekolekcjach oazowych Kamesznicy, siedząc na górskiej polanie z młodymi ludźmi, nagle doznałem olśnienia i zobaczyłem, to jest istota Kościoła. I zobaczyłem, przecież to my to tutaj robimy. Zafascynowany tym odkryciem, w ciągu następnego miesiąca w swojej rodzinnej miejscowości zaprosiłem młodzież, jaką znałem. Przyszło kilkanaście osób, a rodziców poprosiłem o zrobienie kolacji. I odbyło się pierwsze spotkanie biblijne. Tak zaczęła się wspólnota oazowa, młodzieżowa w mojej rodzinnej parafii. Przez prozaiczne zaproszenie, kogo znałem, z usługą moich rodziców. Co możemy z tego wyłonić, wypunktować? Po pierwsze, tak, trwali w nauce apostołów. Nauka apostołów jest zebrana i spisana w Nowym Testamencie. Oczywiście on funkcjonuje integralnie, łącznie ze Starym Testamentem. A więc musimy trzymać się nauki apostołów. Po prostu musimy codziennie czytać Biblię. Codziennie czytać Biblię ze zrozumieniem, uważnie i ze zrozumieniem. To nic nadzwyczajnego, bo tego uczono nas przecież każdego w szkole podstawowej. To umiejętność wynikająca z poziomu szkoły podstawowej, czytania ze zrozumieniem. Tam nie ma tajemnych rzeczy. Wbrew pozorom i wbrew kłamstwie w Kościele katolickim, Biblia nie jest skomplikowana. Biblia w podstawowej wymiarze, podstawowej sferze dotyczącej naszego życia, zasad życiowych i w sferze dotyczącej naszego zbawienia jest prosta. Wystarczy tylko czytać ze zrozumieniem. Czy to jest tak trudne? Trwali we wspólnocie. W jaki sposób możesz trwać we wspólnocie? Ano zaprosić do swojego domu, mieszkania, czegokolwiek, jakiegokolwiek lokum, które masz, jeszcze dwie albo trzy osoby i już masz wspólnotę w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak może zacząć się wasza wspólnota. Kościół, bo to jest istota Kościoła. Trwali w modlitwie, oprócz czytania Biblii, analizowania jej, dzielenia się, co każdy zrozumiał, możemy i powinniśmy się wspólnie modlić za siebie i za sprawy, które są dla nas ważne. A przede wszystkim dziękować Bogu i uwielbiać Go, bo On jest tego godzien. I łamanie chleba, coś, co później zarezerwowano wymyślonemu kapłaństwu po wiekach, bo przecież na początku nie było żadnego kapłaństwa rytualnego. Ono skończyło się, kapłaństwo w Starym Testamencie, na kapłaństwie Lewitów. W Nowym Testamencie Jezus wbrew pozorom nie tylko nie ustanowił żadnego właściwie sakramentu, nie ustanowił również kapłaństwa sakramentalnego ani Eucharystii. To jest wszystko nadinterpretacja, to jest wykorzystywanie tych narośli pochodzących z tradycji, a nie z Biblii. To z Biblią nie ma nic wspólnego. Dlatego łamanie chleba odbywało się w domu bez uprawnionych do tego kapłanów, których nie było w tamtym czasie. Łamanie jest chleba wtedy, kiedy bracia i siostry spotykają się w imieniu Jezusa Chrystusa i wspominają Jego pierwsze przyjście, to, że kiedy przyszedł i umarł za nas na krzyżu i dzięki temu my możemy żyć w równowadze jako ludzie i mamy zagwarantowane życie wieczne. I wspominamy Jego drugie przyjście, które niewątpliwie nastąpi i łamiemy przy tym chleb na Jego pamiątkę i pijemy wino na Jego pamiątkę, bo kazał to po prostu czynić na Jego pamiątkę. I oto cała tajemnica wiary. Możemy dalej.
No i potwierdzenie. Wystarczy dwóch albo trzech. Sam Jezus mówi, Mateusz 18:20, bo jeśli dwóch lub trzech zbierze się w imię moje, to i ja tam będę wśród nich. Nic dodać, nic ująć. Co dalej mamy do zaproponowania? Jako kościelna alternatywa proponujemy bezwzględnie codzienne, indywidualne czytanie Biblii ze zrozumieniem, jako karmienie swojego ducha. Jeżeli żyjesz fizycznie jako człowiek, musisz codziennie jeść, przynajmniej raz dziennie, prawda? Zwykle jemy trzy razy albo i więcej, prawda? Więc przynajmniej raz dziennie trzeba się karmić duchowo, bo jak masz żyć duchowo? Słowo Boże mówi, że wiara rodzi się ze słuchania, to znaczy z czytania, chyba że ktoś nam będzie czytał. Żeby twoja wiara żyła, żebyś funkcjonował jako człowiek realnie wierzący, a nie deklaratywnie wierzący, nie nominalnie wierzący. Musisz się karmić Słowem Bożym, musisz mieć kontakt z Bogiem. Musisz spotykać się z tymi, którzy tak samo wierzą i którzy mają te same potrzeby, żeby się umacniać. Czyli cotygodniowe biblijne grupy domowe. To promujemy, bo sami to robimy. Więc możemy to zaproponować całej Polsce. Wspólne nauczanie. My osobiście robimy to na razie raz w miesiącu. Jeżeli trzeba będzie, zintensyfikujemy to. Wszystko jest w zależności od potrzeb i możliwości. Możemy po prostu dzielić się swoim doświadczeniem, które wielu z nas tutaj zgromadzonych ma od kilkudziesięciu lat. Niektórzy od kilku, są tacy, którzy kilkadziesiąt lat już praktykują tego typu chrześcijaństwo. Coś jeszcze mamy do zaproponowania? To wszystko. No i dobrze. Ważne, żeby było krótkie i konkretne. Gdyby można było, jeszcze Damian chciał się krótko podzielić ze swojej perspektywy, swoim doświadczeniem, co oni robią w swoim domu, o doświadczeniach małej grupy. Trudno coś dodać do tego, co mówił Jurek. Właściwie wszystko to, co mówił, to powiedział w zasadzie wszystko to, co ja bym chciał powiedzieć. Więc ja tylko może dodam gwoli takiego wstępu, że myślę, że jesteśmy w takim miejscu jako społeczeństwa, Polska również dotyczy, że jest nam sączone kłamstwo do serc i do naszych myśli. I jest ono sączone w różny sposób, poprzez media, poprzez radio, telewizję, poprzez ideologię, również poprzez Kościół katolicki, którym ludzie są często. Poziom tego kłamstwa jest tak duży, że myślę, że człowiek rozsądny nie jest w stanie za pomocą swojego rozsądku wyfiltrować, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. I fundamentem tego wszystkiego, tego problemu jest to, że ludzie w Polsce, akurat to dotyczy Polaków głównie, albo innych społeczeństw katolickich, że w większości jednak słuchają tego głosu z Kościoła. I jeżeli mamy zafałszowany obraz Boga, to znaczy obraz Boga pokazywany nam przez pryzmat Kościoła, to kiedy ten Kościół jest naszym fundamentem wiary, to kiedy on się zaczyna chwiać, to my tracimy automatycznie wiarę w Boga. To jest bardzo poważne i bardzo niebezpieczne, jeżeli mamy obraz Boga przez pryzmat miejsca, Kościoła, w którym jesteśmy. Jest jedno antidotum na to kłamstwo i te inne kłamstwa. One jest w zasięgu ręki każdego człowieka. To jest Pismo Święte. Tutaj w Piśmie Świętym znajdujemy prawidłowy obraz Boga, prawidłowy obraz człowieka, prawidłowy obraz relacji między Bogiem a człowiekiem. To, co Jurek powiedział o czterech punktach, które tam wymienił, trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. To są cztery elementy podstawowe życia Kościoła.
I myślę, że jeżeli na własną rękę zaczniemy studiować Pismo Święte, czytać je, tak jak mówię, ze zrozumieniem i najlepiej jeszcze zgromadzić się w mniejsze albo większe grupki w rodzinie albo wśród znajomych, to jesteśmy na dobrej drodze, aby odtruć się z tego wszystkiego, co w nas jest. My w naszej grupie spotykamy się już od lat z mniejszymi lub większymi sukcesami. Staramy się trwać w tych czterech rzeczach, o których była mowa. Są różne narzędzia, z których można skorzystać. Jeżeli ktoś nie umie, jesteśmy do dyspozycji w tej dziedzinie. Jest 7 historii zbawienia, to jest taki program na 7 spotkań napisany przez naszego przyjaciela z kościołów domowych. I można zakupić książkę Eksperyment biblijny na 100 spotkań. Przerobiliśmy i to, i to. A można po prostu, zadając sobie 4 podstawowe pytania, czyli co Bóg mówi w tym fragmencie, co ten fragment mówi o Bogu, co ten fragment mówi o człowieku, co ten fragment mówi do mnie osobiście i w jaki sposób ten fragment mogę wykorzystać, aby pokazać Boga innemu człowiekowi. Te 4 pytania wystarczą, żeby zacząć odkrywać prawdę, a prawda nas wyzwoli. Dziękuję. Dziękuję Damianowi za podzielenie się swoim doświadczeniem. Podsumowując, chcę powiedzieć, że nie jesteśmy pierwsi w kraju. Istnieje w Polsce kilkaset zborów ewangelicznych. Można odszukać je, odnaleźć. Jeżeli ktoś tam się odnajdzie, to polecam. To powinien tam pójść. Jest gotowa społeczność zorganizowana, która ma swój sposób działania. Jest Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i telewizja Idź Pod Prąd, z którą osobiście współpracuję w sferze ewangelizacyjnej. Jesteśmy również otwarci na współpracę w sferze politycznej. Jeżeli ktoś odnajduje się w projekcie, który jest bardzo dobrze skonstruowany, w projekcie Mega Kościoła, to dobrze, gdyby tam poszedł. My proponujemy rzecz tutaj taką wspomagającą. Tak? Ona jest prozaiczna, bardziej prosta, nie do końca opracowana, bo ten kształt Kościoła nie jest wyraźny. Wierzymy, że on się wyłoni w trakcie wzrastania tych biblijnych grup domowych, bo to jest istota tego projektu, biblijne grupy domowe. Wystarczy 2 albo 3 osoby, a może być 10 albo kilkanaście. Więc z mojej strony i ze strony naszych przyjaciół, moich przyjaciół, jesteśmy otwarci na współpracę z każdym w sferze, na płaszczyźnie ewangelizacji i w sferze takiej społecznej czy politycznej. W oparciu o Biblię, nazwijmy to bardziej klarownie, w oparciu o postawę konserwatywną, konserwatystów biblijnych, prawda? Bo inaczej trudno uzasadnić w tych kategoriach biblijnie jakąkolwiek inną postawę. No i tyle. Za miesiąc następne spotkanie. Niedługo ukaże się strona www pod hasłem Kościelna Alternatywa. Ukaże się kanał na YouTube i wszelkie inne komunikatory. Póki co można ze mną skontaktować się na Facebooku pod hasłem Były Ksiądz Jerzy. Tam na moim profilu można sobie zobaczyć materiały, moja krótka historia i również kontakt przez Messengera. Dziękuję bardzo.